No nie, no ja już wiem, co ci się wydarzy. To znowu będzie nic, to będzie pusto. PUSTO DLA MNIE! Dlaczego? Mi malware! Dlaczego nie dałem underdoga akurat teraz? Nie! 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 Co się stało? Stop! To się nie wydarzyło, stary. Witam bardzo serdecznie, bitewka na nowe skrzyneczki procentowe z AWP Dragon Lore! Ja cię pierdolę! Pierwsza scenka, stary, 40 tysięcy, dzień dobry! Halo, ktoś wątpił? Ktoś wątpił wuja? Ktoś wątpił wuja? Stary, wczoraj jak testowałem te skrzynki, nie leciało totalnie nic, a dzisiaj z bomby już w pierwszej skrzyni AWP Dragon Lore. No przecież to jest coś naprawdę niesamowitego, 40 tysięcy, dzień dobry, witam serdecznie. Skinek oczywiście dla widza, AWP Ateris, wypłacamy, no a resztę sprzedajemy, stary, no fantastycznie zaczynamy ten film, no lepiej zacząć go chyba nie mogliśmy. No i kurczę, tak naprawdę lecimy teraz dalej, skrzyneczka Ametyst, kurczę, naprawdę, no zostałem tutaj zaskoczony. Z tą AWP Dragon Lore. Co ty gadasz? Co ty gadasz? Ej, to jest... Czekaj, to jest 5600. Dobra, ja myślę, że to więcej będzie kosztować. Aha, no jeszcze bajonet. Ej, nie pamiętam, kiedy ktoś w ogóle bajoneta trafił z tej skrzynki. No naprawdę, no ale... Kurczę... Powiem tak, no... Talon fight jakiś. I jesteśmy w stanie do tej bitwy wrócić. Jest Ursus. No Talon był wyżej, ale zobaczmy. No to już jest 900 zł straty. No, to jeszcze jest do zrobienia! Co to jest za nóż? To jest Doppler Phase 2! Nie no, stary, zaczynamy naprawdę... No... Fantastycznie, naprawdę fantastycznie. No nie wiem, czy mogliśmy lepiej zacząć tak naprawdę ten odcinek. No, fenomenalnie się dzieje. Skrzynka Royal. Wrzućmy 5 skrzynek ulepszonych, wrzućmy 5 zwykłych. Tak sobie popróbujemy. No ale... Powiem tak, no jestem naprawdę w szoku. Co tu się wydarzyło? No, już ta pierwsza bitwa okazała się... zwycięska, no i ona tak naprawdę zapewniła tutaj, że tak powiem, no dała taki napęd na dalszą oczywiście część tego filmu, na po prostu... Co tu się stało? Halo? 1500, dobra, to nevermind, myślę, że trochę droższe na technice, ale dobra. W międzyczasie, no, skin dla widza, akceptuję oczywiście, AWP Ateris. Jak chcesz wygrać? No zapytasz, no co zrobić, żeby wygrać? No oglądaj film do końca, bo będzie hasło konkursowe oczywiście w trakcie filmu podane. Oczywiście... Sub z dzwonem, łapa w górę, to jest bardzo ważne, bo wy nie zostawiacie łapek, stary, ja to widzę. Oczywiście nóż na Discorda, udostępnij film i użyj oczywiście kodziku Kroxien z Guskinsie, który oczywiście daje ci co? No daje ci 10% więcej do każdej wpłaty, więc kodu możesz używać do woli i za każdym razem oczywiście 10% więcej zyskasz, jak oczywiście osobą pełnoletnim jesteś. No i oczywiście darmowa skrzynka na start dla nowych użytkowników, więc serdecznie oczywiście zachęcam do skorzystania. No tutaj niestety no już chyba nasza pasa zwycięstwa się zakończyła, jeżeli nie dostaniemy... No. 800 zł straty. No nie można wygrywać wiecznie, tak? No skrzynka raz daje, raz zabiera, tak? Ale... No skrzynia z Dragon Lore'ą. A wiesz co jest w ogóle najlepsze? Że tamta bitwa... Ona chyba był... Te pierwsze skrzynki... One chyba były 2%, tak mi się wydaje. Bo to jest 3%, a ja chyba wrzuciłem dwie... dwuprocentówki? I jedną chyba jednoprocentówkę, tak mi się wydaje. Nie pamiętam, ile tam skrzynek było łącznie, ale coś właśnie tak mi się wydaje. Że nie wrzucałem chyba 3%, bo stwierdziłem... Bo miałem pierwotnie... Ile? Lekko ponad 3000. I starczyło na tamtą batelkę, tak? Więc zrobiłem sobie tą batelkę za Olina i liczyłem, że no jak nie dostaniemy jakiejś dealorki, no to może jakieś inne skiny, które tam są, tak? No bo wczoraj robiliśmy testy w nowy skrzynek i... No i jak było, każdy chyba widział, kto oglądał oczywiście film. Więc no, było bardzo, bardzo słabiutko w poprzednim filmie i... Tak mówię sobie, kurczę, no jak te 3% Dragon Lorki nie chcą mi oddawać, no to może te 2%. I zróbmy sobie teraz tak samo. 6 koła. No to jest, kurczę, no... Strzał mocny, bo jeżeli nic nie dostaniemy z tej bitwy, no to już jesteśmy naprawdę na gruby minus, tak? Biorąc pod uwagę oczywiście te dwie batelki, tak? No bo oczywiście wiadomo, no całokształt, no to jest naprawdę potężny plus. No takie skromne 30 tysięcy, więc naprawdę zajebiście. Bardzo mi się to podoba, ten aspekt. I generalnie, no będę chciał mam kosę jakąś rozdać, więc daj znać jaką oczywiście
Kosta, chcesz wygrać? No bo będzie oczywiście konkursik dla osób, które z kodem Kroxy wpłacają. Więc no nie no, jak chcesz Kosę wygrać, daj znać jaką, to coś się pokmini, tak? Ostatnia skrzynia. Czy tu się jeszcze coś wydarzy? No nie wydarzyło się nic. I tak naprawdę, no, 10 koła idzie w tym momencie w te dwie bitwy. A jeszcze była tamta bitwa na chyba 6 skrzynek tych najdroższych. Więc nawet nie chcę myśleć, stary, ile na te bitwy, na te Dragonlorki już poszło. Straciliśmy, no, sporawą część tego, co udało nam się wygrać na początku. Z tej oczywiście Dragonlorki Minimalware na chyba poleciała, tak mi się wydaje. No, Factory New to chyba trochę więcej by była jeszcze warta. No ale, no, mówię, no, tutaj wszystko tutaj szafir najdroższy item póki co. Trafiony. Pewnie z jakiegoś właśnie ametysta ulepszonego. No na pewno będę chciał coś tu jeszcze zadziałać, tak? Jeśli chodzi o inne bitwy. No ale no, te dealorki doprowadzą mnie chyba do bankructwa, stary, no bo to jest... To co się dzieje, to jest niesamowite. No kurczę, ja rozumiem jakby, że wiesz, że skrzynka nie może zawsze oddawać, tak? No czasem musi zabrać, żeby ktoś inny mógł coś wygrać fajnego, tak? No tak to działa. Ktoś musi przegrać, żeby ktoś mógł wygrać. No ale kurczę, no ja już chyba trochę za dużo przegrałem, coś mi się tak wydaje. Mam nadzieję, że ty, widzu, przynajmniej sobie wygrałeś coś fajnego. Jak ja teraz przegrywam, to mam nadzieję, że ty sobie wygrywasz, tak? Więc no, tak to się żyje, tak? No nie jest powiedziane, że zawsze musi skrzynka oddać jakiegoś fajnego skina. No zobaczmy, no jeszcze dwie szanse tutaj. Może to jest, nie wiem, kwestia tych skrzynek, może powinienem jakieś 1% wydać. Nie no, stary, 20 tysięcy mamy. To jest i tak kupa kasy, jak na oczywiście otwieranie skrzynek, ale no nie ukrywam, jestem zawiedziony. Jestem naprawdę zawiedziony, że na tyle bitew nie możemy powtórzyć tego sukcesu i zdobyć kolejnej dealorki. Jest to ostatnia próba trafienia tej AWP. Jeżeli nam się nie uda, no to naprawdę się obrażam chyba z tą skrzynką. No już więcej procentów tutaj nie wrzucimy, 3%. Jeszcze 5 skrzynek przed nami. No, to musi być ten strzał. No ja coś czuję po prostu, że to jest ten strzał. No już zabierało mi za dużo. Aha, no. I moja reakcja w tym momencie. 1500 zł. No, nie jest to Dragonlorka. No, tu już jest 3 koła. 2800. Dwie jeszcze szanse. I Dragonlora. I patrz, i zgarniamy wszystko. I w ostatniej scenie leci Dragonlora i zgarniamy all-in. 30 tysięcy. Proszę. No tylko czy to będzie droższe? No, 1200. No nie, no tak to... No nie, no ej, ja wierzę w tą skrzynkę, no naprawdę ja w nią wierzę. W sensie, tak sobie wmawiam, tak? To jest tak zwana magia afirmacji, tak to się chyba nazywa. Że próbuję, wiesz, próbuję nagiąć rzeczywistość i chcę sprawić, żeby wydarzyło się tak, co właśnie sobą nie reprezentuję, tylko właśnie afirmuję, że mówię, jak ma być i że tak zaraz będzie. Wiesz, o co chodzi? Ja też nie wiem, o co chodzi. Ja jestem trochę pierdolnięty ogólnie. Ale 3 skrzynki jeszcze przed nami. I no, baby Dragon Lore, no nie o to chodziło. Baby Lore, sorry. Trochę jak Baby Yoda. Ej, no nie, no to jest ostatnia skrzynia. I patrz, i bang! AWP Dragon Lore, w tym momencie Minimalware. AWP Dragon Lore. AWP Dragon Lore, tak, dokładnie. Tak było. Riptide Case. Popróbowałbym parę skrzynek otworzyć, żeby... O! I patrz, drugie otwarcie i mam kosę. No to jest najszybsza, stary, kosa chyba trafiona moja. No szkoda, że w CS-ie tak nie leci. Jakby leciało w CS-ie tak jak na CS-go skinić, to... Oj. No ja bym tylko otwierał, stary... Naprawdę. Bym otwierał skrzynki w CS-ie. Jakby leciało tak jak na CS-go skinicie. Dobra, rzucamy slotery. I zobaczmy. No 6 skrzynek, jest to wydatek 1600 zł na taką bitwę. Jest to zdecydowanie mniej niż na przykład na 6 skrzynek z Dragon Lore, której nie możemy wydropić od jakichś 5-6 bitew. No ta pierwsza tak dała, i potem już naprawdę stypa mocna przez resztę filmu. No ja myślałem, no i zobacz, to jest znowu ta sytuacja, że ja myślałem, że wow, wygrałem Dragon Lore, będę miał stary budżet na najbliższe, nie wiem, na najbliższe 2 tygodnie filmów dla was. No, na 2 tygodnie. Na 2 tygodnie filmów dla was. Stary, ja to przypierdoliłem w tym samym filmie. To jest sztuka. Dobra, mamy w końcu tą moją 9. Wczoraj też się chyba jej nie udało zdobyć ani razu. Więc przynajmniej tyle. Jest to field tested, więc...
No spoko, 5 koła udało nam się zgarnąć. No daję jej dosłownie ostatnią szansę, stary. No ja jestem generalnie człowiekiem, który daje zawsze kolejną szansę, tak? W większości przypadków się to nie opłaca. W większości przypadków i tak chuj mi do dupy. No ale zobaczmy, czy teraz będzie tak samo. 6 skrzynek, 3% owych z AWP Dragon Lore. No 6 razy 3, 18%! Zrobiliśmy już tych bitew nie wiem ile, więc no... No powiedziałbym tak, szansa jest 50-50, tak? 50 na 50, albo siądzie Dragon Lore, albo nie. No ale zobaczmy, jeszcze dwie skrzynki przed nami. No nie, no ja już wiem, co się wydarzy, to znowu będzie nic, to będzie pusto. PUSTO DLA MNIE! DLACZEGO? MIMALWARE! Dlaczego nie dałem Underdoga akurat teraz? NIE! 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 POO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 O! CO SIĘ STALO? STO! NIE! 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 TO SIĘ NIE WYDARZYŁO, STARY! TO SIĘ NIE WYDARZYŁO! TO SIĘ NIE WYDARZYŁO! CO TU SIĘ ZADZIAŁO? NAPRAWDĘ? WOW! NIE! Powiem tak no! Po tej bitwie! To jest najlepsza bitwa, stary! Z tamtymi White Lotusami! Myślisz, że to była najlepsza bitwa, stary, w historii tego kanału. Mamy chyba numer 1. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Dwie AWP Dragon Lore, stary. No, to, że spadnie Factory New i że tą bitwę uda się odratować, no zabierało cały film. Trzeba to sobie powiedzieć, zabierało cały film, oprócz tej pierwszej bitwy. No ale to, co tu się wydarzyło, to nie jestem w stanie tego opisać, naprawdę. Dziękuję za oglądanie. Jeśli chodzi o hasło konkursowe, to napisz w komentarzu, jaki jest twój ulubiony skin do AWP, a ja się z nim żegnam. Widzimy się jutro. Siemano.